Hej, tu Misia, witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. I moi drodzy, tak jak widzicie tytuł, dzisiaj Kławeda będzie miał dentystę, ale jeszcze przed na nim pojeżdżę, żeby troszeczkę spuścić jego energię. I w ogóle z rana miałam taką fajną sytuację. Wiecie, wsiadłam sobie jak zwykle do windy, mój sąsiad akurat z naprzeciwka też wchodził do windy i tak na mnie patrzy i mówi, na konie? A ja no, że tak. Ja też jeżdżę konno, a ja takie wielkie oczy, serio? A okazało się, że ma dwa konie, jednego emeryta, drugiego takiego nieco młodszego i właśnie tak fajnie, pozytywnie. Teraz wydaje mi się, że to jest właśnie powód, dla którego nie narzeka, jak czasem troszeczkę na korytarz wprowadzę błota, bo może rozumie to po prostu lepiej niż myślałam. No, więc tak przyjemnie, miło rozpoczęłam dzień, a teraz ogarniam rzeczy i biorę Kławedo na jazdę. W ogóle w końcu przyszedł mi prezent dla Oli i Matiego do kalendarza ich. Oni robią taki kalendarz adwentowy od influencerów, więc tutaj jest mój prezent numer 1 i numer 2. Na pewno zobaczycie na ich odcinku, nie wiem którym, jak otwierają go, ale mam nadzieję, że im się spodoba prezent. No i w ogóle zapakowałam go w taki szalony sposób, bo tutaj jest papier, a już z tamtej strony nie ma papieru, bo mi się skończył. Ale no trudno, tak z przodu wygląda to dobrze, to jest najważniejsze. Są pozory, że jest dobrze zapakowany. Kiteczki, które zrobiła moja mamusia, proszę, trzymają się jeszcze, także fajnie. I spójrzcie, mamy dzisiaj nowe nauszniki, na pewno potem Nikola, jak przyjdzie nas nagrywać, to pokażę Wam lepiej. I są one w ogóle wygłuszające, to są te z Kentucky, o których marzyłam. I w końcu je mam, dostałam je z GNL-a, także bardzo dziękuję. No i jeszcze jedna rzecz, teraz osoby wrażliwe proszę zamknąć oczy albo przewinąć z 10 sekund. Patrzcie, przy wsiadaniu straciłam jednego paznokcia kompletnie i teraz leci mi krew, a drugiego tak nadłamałam. Coś tu nie wyszło, już mam w ogóle taki odrost tych paznokci, że one się ledwo trzymają i niestety dzisiaj nie wytrzymały próby wsiadania. Thank you.
Okej, jesteśmy po jeździe z Quevedo. Dzisiaj w ogóle założyłam mu takie leciutkie wędzidło oliwkowe i troszeczkę był taki, wiecie, teraz chodził na deringu, czyli czymś lekko mocniejszym, więc czułam, że jest taki trudniejszy na ręce, ale daliśmy radę jako tako. No teraz te ćwiczenia z galopem, żeby tylko chwilę galopować, są dla nas bardzo wymagające, ale no musimy jakoś przez to przebrnąć, żeby było lepiej. Ale w nausznikach chociaż Quevedo wygląda jak milion dolców. Oj, już. Quevedo tutaj, proszę bardzo, chillera bomba, po treningu, ochraniacze. A my tutaj działamy razem z Nikolą. Nikola w ogóle teraz pomaga mi też przy nagrywaniu. Robimy pudełeczka i czekamy na dentystę, który będzie o 11:00, a dokładnie to będzie weterynarka Matylda, także działamy. Nikola tutaj działa z grudą, proszę bardzo. Wspaniały pomocnik, Kłewiś, chillerka. No i za jakieś 15 minut zaczyna się wizyta, mój drogi. Coroczna wizyta dentysty. Tak? Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Ale wiecie, co roku właśnie powinno się dentystę do konika wołać, żeby sprawdzić, czy jest ok, czy czegoś nie trzeba spolerować, ewentualnie wyrwać. Tutaj śpiąca królewna, 2 godziny bez jedzenia, pewnie z godziny jeszcze będzie taki mocniej ospały, ale jest wszystko w porządku, nie jest źle. No, Quevedo tutaj, proszę bardzo, chrapie sobie, odpoczywa. Jeżeli chodzi o jego ząbki, to było w porządku. Nie wiem, czy słyszycie jego chrapanie. Było w porządku, trochę zostały one spiłowane, ale ogólnie poleca Matylda, żeby młode konie robić tak co pół roku, także kolejna wizyta będzie za pół roku, żeby też podpiłować pewnie ząbki, ale nic takiego poważnego nie było i to najważniejsze. Klewcio, pobudka trochę. Ojeju, aż mu łezka poleciała, moje słodkie. I teraz chyba mu w ogóle obetniemy, ojeju, grzywę. Obcinamy grzywę. Mój model tutaj trochę mają nisko, ale jako tak dam radę, myślę. Nie wiem, ile mu obetnę, chciałabym tak o połowę, żeby wyglądał znowu jak sportowa fura. Jest? Ogólnie nie umiem obcinać grzywy i robię to bardzo na czuja, ale chyba damy radę. Jeszcze w takiej pozycji konia. No jest niewygodnie. Czekajcie, może jednak od tej strony. Ostatnio mu też obcinałam. Nie wiem, to wygląda bardzo źle. Czemu mu tak sterczy? No. Dobra. Spokojnie. Uwierzcie w ten proces. A chyba zaszalałam za bardzo, co? Dlaczego to tak sterczy dziwnie? Tak nie powinno. Nie, tak kłowę tak nie dam rady. Efekt końcowy będzie ładny, zaufajcie. Tak. Nie wiem, czy może zaufać. Nie dam rady, jak ma tak szyję. Boże. Już widzę, że to był bardzo zły pomysł, szczególnie. Dobra, może jak zmoczymy, będzie trochę lepiej. Ogólnie skrzeniłam z tym
że zaczęłam od końca chyba. Ale dobra. To są tylko włosy, one od razu. No bo bardzo szybko rosną, także nawet wiedzieć źle. Ale patrz, już jak przygładziłam, to wygląda to lepiej bardziej racjonalnie. No bo nie mam proste, ale od tych gumeczek mi się dzisiaj tak. Można ciąć. Także nie polecam cięcia grzywy, kiedy koń ma głowę w dół. Oficjalne info. No, robi się krótko. Ale jest o wiele lepiej niż było. Jakby długość już powoli jest, teraz trzeba będzie ją wyrównać. Najgorzej, że on ma taką mega, mega gęstą tutaj na środku. Będą schody. No tutaj zrobiłam ten ciach-mach trochę za bardzo. Piękła, bo to ja już nie ufam w tej pozycji sobie. Tutaj, to jest ten moment, gdzie za krótko poleciałam, ale no już muszę to jakoś dorównać, to resztę do tego. Ale tak to jest już całkiem, nie? Misia fryzjer. Trudnym klientem, bo dzisiaj nie rusza się, co prawda, ale za nisko główkę. Boże, Quevedo, ty się nie poznasz w lustrze, zobaczysz, nie będzie nigdy więcej sedacji. To teraz przyznać, kto we mnie nie wierzył i pomyślał, że to będzie najgorzej obcięta grzywa ever. Nikola, wierzyłaś we mnie? Zawsze. Okej. No. Gdzieś tam ten środek moim zdaniem jest trochę za gruby, ogólnie za gruby, bo ma tam długie włosie i takie gęste, ale trochę za długi, ale już się boję za bardzo tutaj poszaleć z długością. Już i tak na przodzie i na tyle to zrobiłam, więc chyba na razie może jeszcze odrobinkę, dobra, odrobinkę jeszcze środek. Dobra, kochani, skończyłam. Jakby jutro pewnie i tak powychodzą mu włoski i stwierdzę, że nie jest tak dobrze. Ale na to, jak się to wszystko zaczęło. On jak miał głowę w dół, to naprawdę zupełnie inaczej mu się włosy układały, więc musiałyśmy go przytrzymywać, żeby obciąć grzywę. No ale jestem zadowolona. Jakby chciałam o połowę, więc jest o połowę. No nie? Bo była gdzieś taka dobra. Tak, jest elegancko. Nie, naprawdę. Tutaj jest trochę za krótko, ale poza tym jest okej. Tak wiecie, jeszcze pewnie właśnie będę sobie no, takie pojedyncze włoski, co wychodzą. On ma dość krótką grzywkę, tutaj ma taką dłuższą, tutaj ma taką już średnią i ogólnie nigdy się grzywki nie obcina tak, już kiedyś mnie uczono, tylko właśnie leciutko się robi coś takiego. Jesteś piękny. Beauty kącik zakończony sukcesem, mimo wszystko. To, co jeszcze zostało nam w tym filmie, to otworzenie kalendarzy, także zaczniemy od tych słodkich. I w ogóle nie jestem pewna, o dobra, 13 jest, 21. Mamy Cuxa, Lindor i jeszcze 12. Nie jestem pewna, czy moja mama nie wyciągnęła, ale jednak nie. No dobra, całkiem udane łowy, jeżeli chodzi o kalendarz Lind. Oczywiście Kacper ode mnie zaraz to otrzyma, a teraz Kinder. 13. O, Kinder Bueno. 12 mamy tutaj. I mamy serduszko kinderkowe. I czas na duże prezenty. Mamy 12, mamy proszę bardzo 13. Także teraz odpakuję i Wam pokażę, co skrywają te kalendarze. W 12 był produkt bardzo dobrze przeze mnie znany, przez Was chyba już też, czyli ten Step One Scar and Day and Martin, za co bardzo dziękuję. Dostałam już ściereczki Step One, teraz mam ten produkt spryskiwacz, także naprawdę super. Ale zobaczcie, co Asia dała do 13. Nie mogę, tu mamy pitną, świąteczna czekolada pitna, także elegancko do tego pianeczki i ten kubek. To są chyba w ogóle dwa kubki właśnie, połączone, tak? I w ogóle ja tak było mi przykro, że nie mam żadnego takiego świątecznego stricte kubeczka. No i Asia mi taki sprezentowała, jest po prostu, no super. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Siema, Buziaki, siema. O!
sorki. Ej, oboje jesteśmy w słuchawkę. Pa, pa i w okularach. Pa, pa.